pokolenie, żeby zrozumieć stosunek elit III RP do tych wybitnych postaci emigracyjnych, zwłaszcza kultury emigracyjnej, trzeba chyba przyjrzeć się temu, skąd ta elita opozycyjnej demokracji się wzięła. Otóż to byli głównie rewizjoniści, tak zwani, czyli ludzie związani w dzieciństwie z władzą komunistyczną, którzy się zbuntowali przeciwko tej władzy, czyli ludzie, którzy stali się dysydentami w systemie komunistycznym. Natomiast system komunistyczny w Polsce zniszczył w gruncie rzeczy społeczne zaplecze innych rodzajów opozycji demokratycznej, chrześcijańskiej demokracji, narodowej i nawet socjalistycznej. Bo przecież Kuroń był w młodości raczej komunistą, a nie socjalistą. Wobec tego elita III RP, która w dużej mierze wywodziła się właśnie z lewicy laickiej, czy z tych kręgów, no, nazwijmy to koru, ale koru już przejętego przez tą lewicę laicką raczej, a nie koru, w którym przecież na początku był i Macierewicz, i Naimski, i księża, i Stefan Kaczorowski z Chadecji przedwojennej. Więc ich stosunek do tych wybitnych postaci z emigracji był w jakiejś mierze też funkcją ich poglądów i ich życiorysów. Oni rzeczywiście byli związani mocno z kulturą, bo ta lewica laicka w opozycji demokratycznej pisywała do kultury. Z osób, które, można powiedzieć, stanowiły takie troszeczkę wzbogacenie tego spektrum, to na przykład Władysław Bartoszewski wówczas. W jakiejś mierze Leopold Unger, który wyemigrował wcześniej, ale jakoś tam pewnie mentalnie był bliższy lewicy laickiej niż Chadekom. Więc najkrócej mówiąc, wybiórczo traktowano dokonania kulturalne emigrantów. W tym sensie Gombrowicz się znalazł w tym panteonie twórców emigracyjnych, Miłosz się znalazł, Herli Grudziński z większym trudem, ale jednak tak. No ale już pisarze tacy jak Czernyszewski, jak niektórzy poeci, jak Beata Obertyńska i inni, no nie za bardzo.